Halo, halo, siema, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście. Ja nazywam się, tak jak zwykle, Mastersu 15 Akalisu Komando, a ze mną jest dzisiaj... Nie kto inny niż Andrzej Ziejek, dokładnie tak, To jest on. oto ja, To witam jest on. was. No, to jest on i on was wita. Dobra, moi drodzy, dzisiaj sobie trochę poszprechamy, podysputujemy o czymś takim, co się nazywa microtransaction w grach wideo i ogólnie o hazardzie, który ma miejsce w tych całych grach, a który jest dla branży gier wideo bardzo niebezpieczny i tak naprawdę jest jednym wielkim kurestwem i zdzierstwem tego tej całej spółki. Ogólnie traktujemy te wszystkie mikropłatności jako wróg numer jeden. No, nie tylko nasz osobisty, ale w ogóle. No myślę, że większość się z tym chyba zgadza, nie? No. Więc Oczywiście. postanowimy tutaj trochę zrobić taki. Czy, nie wiem, czy roast na te No ja myślę, mikropłatności, że tak. ale po prostu pomówimy o tym czysto oficjalnie, ale też subiektywnie. Więc proszę zaczynać. No, tak, więc tak, moi drodzy. No, tak jak słusznie tutaj Andrzej powiedział, traktujemy mikrotransakcje jako największego wroga gier wideo. Zaraz za nim, jak dla mnie, są gry mobilne, które również niszczą branżę. No, ale o tym to może kiedy indziej. Natomiast, moi drodzy, od czego się zaczęło w myśl tych mikrotransakcji? I proszę tutaj nie mylić właśnie ów mikrotransakcji i hazardu z kupowaniem dodatków, bo w gruncie rzeczy kupowanie dodatków jest ok. Zależy tylko jeszcze oczywiście, jakie to są dodatki, bo bywają również takie debilne z dupy, natomiast do tego przejdziemy. No, więc wszystko zaczęło się od gry Oblivion The Elder Scrolls, jak mniemam. Już chyba z 10 czy... Nie, nawet więcej chyba lat temu to wyszło, 15 chyba lat temu już no, to wyszło. No, więc właśnie. To się utrzymuje tak mniej więcej od lat, no, tysięcznych, no, do naszych. No, i znikać raczej nie zamierza, no. A wszystko zaczęło się właśnie od tej gry i od dodatkowej zbroi dla konia, którą można było kupić tam bodajże za, oj, nie wiem, 2 dolce czy 2 złote, to już tam w przeliczeniach, no ale takie, no niby nieduże pieniądze, no ale można było to zrobić. No i od tego, moi drodzy państwo, się zaczęło. No już tam nie będziemy wymieniać następnych tytułów i jak to szło, się rozwijało, natomiast myślę, że największym tutaj nośnikiem tych całych mikrotransakcji jest nieodzownie gra Counter-Strike Global Offensive. Oj, tak. Która ukazała się w 2011 chyba? No mniej więcej, no na początku dekady w każdym razie. No, na początku dekady, no i na początku było w porządku, nie? A później deweloperzy Gaben spasły śmieć, wpadł na pewien pomysł, żeby dodać do gry skiny. No i tak to się właśnie zaczęło z tym niszczeniem Counter-Strike'a, tak naprawdę. No i co? No i do jakich sytuacji dochodziło? Moi drodzy, zrobił się cały rynek tych mikropłatności, porobiło się masę skrzynek, tak, wiadoma rzecz, do CS-a z tymi całymi skinami. Oczywiście najdroższe skiny do COS. Później do tego oczywiście doszło już tam później, tak ostatnio weszły właśnie jeszcze te skiny do rękawic, co już jest świetne. Ja w ogóle czekam, aż dojdą właśnie skiny do pocisków. No, które I żeby nic nie było, te skiny nic nie dają de facto. Tak, tak, one oczywiście nic nie dają i są tylko kosmetyczne. No i teraz dochodzimy do takiej ciekawej dysocjacji tak naprawdę, bo z jednej strony mamy gry, w której skiny kosztują, a z drugiej strony mamy gry, w której skiny nie kosztują. Tak jak na przykład pierwszy lepszy tu przykład MW3 Call of Duty. No i to oczywiście trzeba słusznie zdobyć. Tak, je trzeba po prostu wbić. No to jest normalne. No też w innych grach po prostu je się odblokowuje za walutę w grze czy coś tam. No więc duża rozbieżność. No i tak, tak jak na początku się te mikrotransakcje rozwijały na zasadzie właśnie takich małych kwot,
Tak, no niestety w CS-ie zrobił się po prostu cały pieprzony rynek tego. No i rynek, jak to ma w zwyczaju, popyt, podaż, te sprawy, niestety doprowadził do tego, że niektóre kosy zaczęły kosztować po 100 euro, po 150 euro, niektóre też skiny tam do broni nawet po 300 euro, ba nawet są kurwa po 1000 euro są skiny. I A ja to jest takie, taka górna bariera, mi się te 1000 chyba nie ma wyżej, przynajmniej na razie. No nie słyszałem, ale no tam 1000 z hakiem jest coś. O. Czy to było to... przynajmniej. No. To ja się zastanawiam, kto chce coś takiego kupować. No pewnie są jakieś pojeby, dla których to jest bezcen, tak? Dla których jest oddadzą każdą kwotę za zdobycie czegoś takiego, chociażby żeby mieć prestiż wśród graczy. No właśnie, no i też tutaj dochodzimy do takiego tematu, że kto komu jaki tam skin dropnął, czy jakiego se tam kupił lepszego. Czy to tam, no nie wiem, ja kojarzę z tych lepszych tak naprawdę tylko tam Dragon Lore, czy coś takiego, albo Asimowa. No, no i kurczę, wam powiem, że no, że tak powiem, odpowiedni skin, odpowiednio prestiżowy skin na meczu stał się jakby takim swoistym wyznacznikiem statusu danego gracza. Czy ktoś jest lepszy, czy ktoś jest gorszy. I dochodziło, i wciąż dochodzi do takich nawet kuriozów, że jak nie masz na przykład żadnego skina na broni, to jesteś bardzo często podejrzewany o bycie smurfem albo cheaterem po prostu. Co też jest no, w wielu przypadkach bardzo niesprawiedliwe. Ale to smutne. No to jest kurwa bardzo smutne. To jest bardzo smutne, zwłaszcza, że na przykład tutaj na przykładzie naszym, że jak już prawda panie prowadzący, żeś wspominał wcześniej, że jesteśmy, jak to się nazywało, tryhardowcami, tak? Oczywiście. No, no to dla nas to kompletnie nie pasuje i ogółem, no dlatego też szkalujemy te wszystkie mikrotransakcje. No. Dlatego, że właśnie, no liczymy też na jakąś uczciwość, tak, w grach. No obaj, że tak powiem, nigdy ani centa nie wydaliśmy na żadnego skina, na żadną mikrotransakcję. No, nie. Nufy. Wszystko wbijamy po prostu od zera do 100% legalnie, na legalu uczciwie. Bez wpieprzania dodatkowych kwot w grę. Anu. No i też mi powiedzcie, moi drodzy państwo, czy to ma kurwa sens? Counter-Strike, no dziś już jest bezpłatny, nie? Ale w dobie tego apogeum właśnie CS-owego, no to kosztował dwie dychy. No to kupujesz grę za dwie dychy i tam gra kosztuje dwie dychy, a twoje skiny w grze kosztują na przykład 5000. Bo, no moi drodzy, no trzeba to sobie powiedzieć jasno. Ja na przykład w gimnazjum, jak jeszcze chodziłem, to miałem przynajmniej dwóch, trzech typa, z czego jeden wypieprzył na CS-a 10 tysięcy złotych, a inni po tysiak z hakiem, czy coś w tym stylu. Więc, no, wiecie, jakby wam to powiedzieć, no to jest kurwa grupka pikseli. To nic nie robi, to już wiecie, w ogóle wyjebać 10 tysięcy złotych na gry, to jest już za dużo. Albo na kompa, to jest za dużo. Albo, wiecie, za 10 tysięcy można całkiem niezły używany samochód kupić. No... A tutaj, prawda, spędzacie to wszystko na jakiegoś, no na jakąś łatkę, no i która wam nic nie daje. I powiedzcie mi, gdzie tu logika jest? No i to jeszcze, wiesz, osobną drogą jest kupienie skina, co jest już, no oczywiście dużą głupotą, ale inna sprawa to, no i właśnie tutaj dochodzimy do drugiego punktu, że po prostu zaczął się, kurwa, centralny hazard w tym CS-ie, że z tymi skrzynkami... W ogóle tam jest teraz przez te... Sorry, że tak przerywam, ale to mi właśnie przypomina niby tą drabinę feudalną, która się zrobiła w CS-ie. Właśnie im lepszy masz skin, tym właśnie tym jesteś ważniejszy i no, jak już żeś wspominał, mamy większy prestiż i cofamy się do średniowiecza, słuchajcie. No tak naprawdę to tak. Tak naprawdę to centralnie. A też... jakby jeszcze gorzej niż w średniowieczu, bo w średniowieczu to miałeś coś fizycznego na ten
stan feudalny, a tutaj nie masz nic. Tak naprawdę. No to tym bardziej, gorzkie czasy. No i kurde, wiecie, już tam pomijam takiego na przykład Izaka, czy tam inne jakieś YouTube'owe guru, które wydaje miesięcznie tam tysiaka na te skrzynki. Bo to wiecie, no jakby oni im się to zwraca, no nie? To też jest dla mnie kompletna psychodela, że ludzie to w takich ilościach oglądają, jak ktoś otwiera kurwa 40 skrzynek i czy tam 100 skrzynek i wiecie, czy mu wyleci kosa, czy mu nie wyleci kosa, czy to, czy tamto. No jakby wiecie, no łódź szczęścia, nie, te sprawy, ale tak naprawdę to jest jeden wielki algorytm, nie? To wiecie, no jak na przykład gracie w ruletkę czy coś takiego, to przynajmniej nie panuje nad tym algorytm, tylko jakby siła prawa fizyki, nie? Natomiast tutaj to jest po prostu wszystko odgórnie zaprogramowane, więc tak, na te 1000 skrzynek możliwe, że wam dropnie kosa albo dwie, jest na to jakiś tam 70% właśnie, ale może nie dropnąć, no ale zresztą, wyjebane, no po co kupować kota w worku, niech mi ktoś to wytłumaczy, w sensie, ja wiem, że hazard to jest jeden z najstarszych narkotyków ludzkości, ale no na miłość boską, niech to coś ze sobą reprezentuje fizycznego do kurwy nędzy, no. Ach, no cóż, no w każdym razie, no tutaj ten CS, tak, prawdziwa kopalnia mikropłatności, ale też nie zapominajmy o tym, że ogólnie mikropłatności to nie tylko CS, bo mikropłatności są niestety w dzisiejszych czasach utylizowane przez te giganty Tak. korporacyjne. EA Sports, ten game. Tak jest, Bethesda, Bethesda. O, Ubisoft. Bethesda to człowieku, to oni pojechali Bethesda grubo. to już poszła z tym chyba za daleko, przynajmniej moim zdaniem. Ale dobra, mamy tą Bethesdę, mamy Ubisoft, no i takie tam. Można by wymieniać, ale czy się chce? No Bo tak. po prostu no, giganty korporacyjne to niestety Fortnite. pracują. No więc To, ten. zwłaszcza Fortnite. No. I wiecie, i teraz jeszcze warto nadmienić jedną rzecz. Czym się różni hazard właśnie w CS-ie i kupowanie rzeczy w CS-ie? I dlaczego w ogóle z tym się zrobiła drama w tym sądzie i z tym wszystkim? Wiedzą Państwo, są w temacie, jak to EA zostało tam pozwane do sądu, co tam się bronili, że to jest efekt niespodzianki, a nie hazard i takie tam, ale sęk jest w tym, że na przykład, jeżeli powiedzmy sobie tak, kupujecie sobie kosę, no nie, tam z jakimś skinem za 30 euro, no to tak, pomyślmy sobie teraz, że kupujecie auto, no to kupujecie auto na przykład jakieś tam używanego rzęcha za 2,5 tysiąca, dla porównania. Na potrzeby wywodu. No i go kupujecie i dobra. I gościu, który tam go z jakiegoś salonu używanych czy coś go kupujecie. W każdym bądź razie ten samochód kiedyś był wyprodukowany. I goście się namęczyli, żeby go wyprodukować. No albo się roboty namęczyły, whatever. W każdym bądź razie do jego zrobienia zostało. Do jego wykonania zostało użytych wiele materiałów, tak? No samochody to dla niektórych nie, dla innych tak, ale to są w miarę takie no skomplikowane urządzenia, żeby to chodziło, nie? Dużo części wymiennych, takie rzeczy. Więc kupujecie coś, co jest na przykład, powiedzmy, w pewnym sensie dziełem sztuki, czy po prostu Owocem kunsztem. tu wielu osób de facto. No, kunsztem wielu osób, bądź jednej, jeżeli na przykład kupujecie jakiś jeden wazon, no nie? Już tam nie będę mówił, że to jakieś dzieło sztuki czy coś, ale w każdym bądź razie ludzie się przy tym namęczyli, zrobili to, ta inwestycja po prostu im się zwróci, tak? Albo im się nie zwróci, nie wiadomo. Natomiast tutaj, kurwa, to wy kupujecie dosłownie nic, wy kupujecie algorytm, który sprawia, że na meczach i tam w lobby macie na swoim skinie, na kosie, no właśnie na kosie macie jakiegoś złotego skina czy coś w tym stylu. I goście, którzy to stworzyli, to po prostu jeden się namęczył, żeby nie wiem, znaczy namęczył się, żeby wymyśleć tego skina. Wstukał parę rzeczy w klawiaturę i No, tyle. bo goście są od tego, którzy są w stanie te skiny robić dosłownie na przestrzeni jednej godziny bądź nawet 10 minut. I tyle.
i zrobił tak jednego skina i wystarczyło zrobić kopiuj w nieskończoność, tak? W sklepie. No. I tyle. I to jest tyle. Wiedzą Państwo, dlatego to jest po prostu niebezpieczne, bo kupujecie coś, co nie ma tak naprawdę żadnej wartości i nikt się nie namęczył, ani nie wyjebał forcy, żeby to stworzyć, rozumiecie? To znaczy tak, bo możecie się tutaj nie zgodzić, że przecież trzeba jednak umieć coś takiego zrobić, trzeba być jakimś programistą czy coś, ale... Ale to jedną sztukę właśnie... gościu zrobił. A wiesz, a kupionych coś... zostanie 1000 na przykład. No, to też fakt. To właśnie tutaj chcemy wam zwrócić uwagę, że jednak jest różnica pomiędzy jakimś fizycznym wyprodukowaniem czegoś, a takim no bardziej wirtualnym wyprodukowaniem czegoś. Więc my apelujemy, żebyście... To znaczy nie wiem, czy to do wielu osób trafi, pewnie nie, ale apelujemy, żebyście poszli po rozum do głowy i żebyście zaprzestali po prostu wierzyć tym, którzy te mikropłatności tworzą i tyle. Znaczy wiesz, kurwa, to nie jest kwestia tego, czy oni im wierzą, czy nie, bo ja jestem praktycznie święcie przekonany, że większość tych osób, które to kupuje, to one, kurwa, wiedzą, że wydają pieniądze w błoto na głupoty, ale oni po prostu się, kurwa, nie mogą powstrzymać. Właśnie, apelujemy, żeby... Znaczy, dobra, no już nic nie apelujemy. Ja też apeluję do rodziców dzisiaj, przede wszystkim do rodziców, żeby jak dziecko prosi 300 zł na skin w Fortnite, to żeby te 300 zł mu pod żadnym pozorem nie dawać i w ogóle nie pozwólcie swoim dzieciom grać w takie gry z mikropłatnościami, bo to jest, kurwa, najgorzej na świecie, żeby dziecko od czegoś takiego zaczynało. Bo później właśnie dochodzi do czegoś takiego, że dziecko, no kiedyś co dzieci chciały na przykład na... No nie wiem, jak ja byłem dzieckiem, to ja chciałem broń. Pobawić się w piaskownicy, ja zawsze chciałem karabin. Te sprawy. No, jakieś fizyczne rzeczy, a dzisiaj dzieci kurwa chcą na skina w Fortnite. No to ja was błagam. I... Degradacja. No. No i wiecie, no i możecie sobie pomyśleć, no dobrze, no ale chcą, no chcą kurwa, ale no jak, że tak kto powiem, nie chce? No kto nie chce, ale jak macie wypierdalać kurwa jakieś tonę, chore ilości pieniędzy na coś, co nie istnieje, przy czym wiadomym praktycznie będzie, że to dziecko kiedyś wyrośnie z tego Fortnite'a i to wszystko pójdzie w pizdziet, no chyba, że sprzeda swoje konto. No to okej, okay, ale to się rzadko zdarza, to po pierwsze, po drugie to jest nielegalne. Znaczy wiecie, nie żebym ja bronił, że coś nielegalne, to żeby nie róbcie. Oczywiście, proszę, ja was bardzo, no problem. Tylko mówię. Natomiast, no rozumieją państwo, że po prostu to jest jedno wielkie naciągactwo, nie? Więc nie dajcie po prostu, broń Boże, swoje dzieci uchować przed mikrotransakcjami w grach, bo to jest po prostu... uchronić przed tym dziecko, to jest w dzisiejszych czasach pierwszy rodzica obowiązek. Pierwszy. Tak jest, tak jest. Powinniście uchować swoje uciechy, prawda? I mam nadzieję, że chociaż jeden rodzic trafi do tego filmu. Co z tego, że prawie nikt pewnie nie trafi, ale my zawsze liczymy, że jednak ktoś tam będzie, tak? Po tej drugiej stronie. I zrozumie. Wiesz, no ja to wyjebane, tylko żeby jak już ktoś to obejrzy, to żeby owszem to do niego trafiło, o to mnie najbardziej chodzi. No to apelujemy właśnie o rozum, tak? O rozum. No. No i właśnie nie dawanie się naciągać. Tak. No i dobra, no i może już sobie wyjdźmy z tego CS-a zajebanego, nie? Tak, bo... Właśnie to jest prawdziwa kopalnia, żeśmy już spędzili na tym chyba 20 minut rozmowy, słuchaj. No. No ale no, słuchajcie, zasady są proste, tak? W każdej grze chodzi o to samo, co w CS-ie, tylko że to może się rozbijać o jakieś inne rzeczy. Tak jak na przykład, zazwyczaj to jest skin, no nie? Zazwyczaj to jest skin, po prostu, ale są również takie gry pay to win z mikrotransakcjami, gdzie te mikrotransakcje centralnie dają przewagę nad przeciwnikiem, który nie wykorzystuje tych mikrotransakcji do zakupu jakichś lepszych
broni. I tutaj już następuje bardzo duży zgrzyt, bo gościu, który wypieprza, wiecie, kurwa, może dla was to jest dziwne, ale za moich czasów to było tak, że kupowałeś, kurwa, grę pudełkowo, odpalałeś ją i już nic nie musiałeś kupować. A wychodzi na to w dzisiejszych czasach, że właśnie w takich grach pay to win to kupujesz grę, albo dobra, no jest darmowa, whatever. Kupujesz czy tam ściągasz grę i żeby mieć przewagę nad przeciwnikiem, musisz wpieprzyć tam bodajże 50 zł w to. No, dla mnie kolejny bezsens i nie mam pojęcia, dlaczego ludzie tak robią, ale zakładam, że jest to wynik właśnie ich pierdolonej głupoty. No i chcą sobie oszczędzić tych 200 godzin grania, aby... Tak, albo kurwa, ten, chcą coś odblokować, nie? 60 tysięcy expa, jemu się nie chce, więc to też często robią tak casualowcy, casualowi gracze. I kurwa, kupują zamiast wbić. Znaczy, żeby nie było, niektóre, zwłaszcza tutaj mogę podać najlepszy przykład, gra Warface, że... Wiedziałem, że to padnie. No bo kurwa, no nie dało się inaczej, człowieku. Ale wiesz, że... wiesz, o co chodzi, że... No, wiem, o co chodzi. No, że to jednak trochę żeśmy w to przegrali, no, więc... No, 300 godzin z mojej strony. Tak. I kurczę, wiecie, tam są takie rzeczy, na przykład jakieś tam osprzęt, nie? Części ekwipunku i je owszem można wbić, znaczy też nie wszystkie, ale można wbić, no to te najlepsze, no to tam po 65 tysięcy V-pointsów. A jeżeli nie masz, że tak powiem, premium, nie masz boosta w zdobywaniu tych punktów, to, że tak powiem, z tego co ja wiem, na dobry mecz, w którym wygrałeś, dostajesz tam z 300 tych V-pointsów, a jak nie wygrałeś, to już nieważne w sumie, czy ci dobrze poszło, czy niedobrze ci poszło, dostaniesz tak z 60 albo 20 tych V-pointsów. Więc no, wiecie, to można wbijać tygodniami jedną rzecz, że tak powiem. Ja mniej więcej tak miałem pod koniec, że jak już odblokowywałem te najlepsze bronie albo najlepsze właśnie części ekwipunku, zanim podrożały, bo wiesz, ja miałem w planach odblokować te wszystkie tam gamma te. A, te gamma, te ostatnie, tak? Tak, ten ekwipunek gamma. Chyba za 80 tysięcy były. Ty, co? Z tego pamiętam. Chyba za 80 tysięcy nawet były. 80 to nie wiem, ale było tak, że były za 35 tysięcy, ja już wbiłem parę i nagle się zrobiło za 65 tysięcy. To ja mówię, no, sayonara, skurwysyny, ja się tak bawić nie będę. No. O, no to wiadomo, o co chodzi, tak. No tam jest też coś takiego jak VIP, ale on się tam wam zdarza to raz właśnie na szósty rok. Jak, znaczy no co 7 dni. No co 7 dni, ale trzeba właśnie codziennie wbijać, aby to uzyskać. No ja akurat tak robiłem, nie? No, trzeba mieć czas, tak? Trzeba mieć no, czas. Ja napieprzałem w to mniej więcej 4 do 6 godzin dziennie i przez tydzień udawało mi się odblokować właśnie jedną rzecz z tego gamma. Zanim podrożało. No tak, zanim podrożało. Więc no, już więc to wiecie. W sensie, jakbym jeszcze miał wszystko wbić, to te czy ekwipunek gamma to ja bym wbił w 2-3 miesiące. Po prostu. Więc wiesz, to jeszcze z 200 godzin, no 100-150 godzin jak nic. No tak, ale no wiadomo, o co chodzi, jeszcze oczywiście nie wspominając o tych złotych broniach, nie? No. To już, to jest już ewidentny, perfidny przykład. Pay to win. Pay to win. To się zdarza. No, już de facto wszędzie, gdzie masz coś, za co musisz płacić, więc no. No i kurwa, ludziska, na przykład jak są te całe teraz, wiecie, już są wszędzie te mikrotransakcje, na przykład też mocno została zjechana gra pod tytułem, no, Call of Duty WW2, bo tam też w multi były mikrotransakcje. Tak. Multiplayer został pojechany. Tak, no. Tak, zwłaszcza. Więc to wiecie, to też na szczęście tam w niektórych takich środowiskach mocno się odbiło, że tak powiem, czkawką deweloperom, więc powiedzmy, że teraz w 2020 to akurat, no, poza tam oczywiście dodatkami do Fallouta 76, którego jebać po wsze czasy,
To tak nie wyszło za dużo gier z mikropłatnościami, ci powiem tak. No tak niespecjalnie chyba, nie? No, całkiem możliwe chyba, zwłaszcza po tym Falloutie 76. No. Przynajmniej. Znaczy, no, może przynajmniej częściowo poszli po rozum do głowy, ale nie sądzę, żeby to był ostateczny akt. Czy Co wiecie, nie? na No, pewno cały czas są coś się dzieje. te season passy na przykład w Modern Warfare z 2019, ale to już jest takie bardziej logiczne, że tak powiem, bo tam to kupujesz nowe mapy do multi, nowe skiny, nowe jeszcze coś tam, kurwa, jakieś rzeczy, bronie na przykład nowe, więc to już jest tak trochę co innego. Więc za coś tam powiedzmy, że płacisz, nie? Tam nowi operatorzy, właśnie nowe mapy i takie rzeczy. Więc to, no ja też bym raczej tego nie kupił, ale jak już wiecie, jak już, to już dobra, już coś takiego, aniżeli jakiegoś jednego durnego skina za jakieś Znaczy, niebotyczne no pieniądze. to jednak dodaje więcej, skoro mapy dodaje, więc No, jest to no, jest to jest coś. nowy content po prostu, Tak, nowy nie kontent. tylko że graficzny. No. Więc no, to no tak, ale mimo wszystko, nawet jeśli teraz jest mniej tych gier z mikropłatnościami, to one się dalej jednak ciągną i długo nie zgasną. Tak, i teraz dochodzi do takich już totalnych kuriozalnych akcji, że wiecie, na przykład, to głównie na razie na szczęście na grach mobilnych, które też jebać powsze czasy, ale no. Że dzieją się takie chore akcje, że na przykład to już chyba jest w jakiejś tam normalnej grze na komputery czy tam na konsoli, ale jebać, nie powiem wam na razie jakiej, że jest taka akcja, że na przykład tam walczycie sobie z bossem, no nie? I macie bardzo mało życia i skończyły wam się apteczki i nagle wam się wyświetla, stopuje wam się gra, wyświetla wam się reklama, że teraz jeżeli kupisz apteczki, to tam powiedzmy przecena jest 25% czy tam 50%, jeżeli w tym momencie kupisz apteczki. No to ty jesteś, że tak powiem, nie myślisz logicznie, bo jesteś wkurwiony, bo chcesz pobić tego bossa, to bierzesz, mówisz, a dobra, raz wezmę, to kupujesz. To kupujesz po prostu te apteczki, żeby zabić tego bossa. Albo strzelasz, kończy ci się amunicja, a nagle wyświetla ci się reklama, że o, proszę tutaj amunicja, możesz sobie dokupić. Więc to, że tak powiem, już są takie inteligentne reklamy, które na bieżąco, że tak powiem, obserwują, co ty robisz, jak ci idzie i jak coś nie tak, wiesz, to ci pomogą, nie? No, Więc. tak, znaczy w tych grach mobilnych to jest jeszcze inna sprawa, tak? Na przykład mogę podać na przykładzie swoim, że mam, prawda, tutaj. Ja gram gry mobilne, ale nie, że to są moje główne gry, nie? Ja jestem PC-towcem No. i tak. I jest coś takiego, że jest taka gra, która kiedyś nie wymagała połączenia internetowego, ale teraz wymaga i przez to. Często zasypujecie reklamami. I żeby wyłączyć reklamy, bo tam jest coś takiego, że można kupić adblock, ale ten adblock Kupić kosztował adblock. $20, więc to jest kompletnie bez sensu i nie wiem, w co oni idą, naprawdę. Kupić adblock, tak, tam trzeba było kupić adblock. No to idą w komerchę, tak ci powiem. Idą kurwa w komerchę. Tak Follow the jest. money, bitch. No, tak jakbym to powiedział. Więc z grami mobilnymi to jest jeszcze inna sprawa, ale Ale to nie chcę człowieku, się to rozwodzić na. prędzej czy później to przejdzie po prostu na gry normalne. Ja jestem tego pewny, że oni tak w chuja przytną. No i jeszcze wiecie, z tymi preorderami też ludzie kupują kota w worku, to już tak sobie zahaczymy o to. I słuchajcie, no jaka jest na to kurwa rada? Bo to wy wiecie, że to wszystko mogłoby być darmowe. Normalnie wszystkie skiny w CS-ie na przykład darmowe albo